Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w Małopolsce, a konkretnie w gminie Zator, szlakiem karpia zatorskiego, który posiada unijny certyfikat Chroniona nazwa pochodzenia. W tradycji polskiej kuchni karp zawsze należał do ryb szlachetnych, które trafiały do magnatów, biskupów, książąt, a także na królewskie stoły. Od ponad 700 lat z hodowli karpia słyną okolice Zatora, pełne rozległych kompleksów stawów. Wzmianki o nich można znaleźć w historycznych źródłach z końca XIII wieku. Pierwsze hodowle karpia założono tu jednak prawdopodobnie już w XII wieku. Początki karpia na tym terenie Doliny Karpia zaczęły się w 1520 roku. Praktycznie tutaj tatarscy brańcy zostali zmuszeni do kopania stawów. Zarybiali te stawy jednak bracia benedyktyni, nie cystersi jak wszędzie, no tu benedyktyni. I od tamtego roku praktycznie karpie z terenu Zatora trafiały na stół królewski. Drogą wiślaną przewożone były, powiem Państwu, przekładane słomą, polewane wodą i tak docierały do Wawelu. Na zamku, koło zamka w Zatoce Wiślanej były sadze specjalne, gdzie wpuszczano te karpie i proszę sobie wyobrazić, że w tamtym okresie już oznakowano przydatność do spożycia. Karp zatorski charakteryzuje się dobrym wygrzbieceniem i zwartą formą. Jest rybą szybko przyrastającą o wysokiej wydajności mięsnej. Mięso karpia zatorskiego charakteryzuje się świeżym rybim zapachem i delikatnym smakiem. Do produkcji karpia zatorskiego stosuje się krzyżówki czystej linii karpia zatorskiego z czystymi liniami węgierską, jugosłowiańską, gołyską oraz izraelską. Otrzymane w ten sposób potomstwo charakteryzuje się także wysokimi cechami produkcyjnymi i dobrą przeżywalnością. Masa ciała karpia zatorskiego wynosi od 1100 g do 1800 g. Jest to produkt wyprodukowany w celu uzyskania lepszej mięsności ryby i lepszego smaku. Wyróżnia się on oliwkową barwą i małą głową. I karp zatorski przede wszystkim jest hodowany w cyklu dwuletnim, czyli jest rybą młodą. Hodujemy go na rybku do ryby handlowej i zarazem ma inny smak. Wartości odżywcze karpia to już wszyscy znamy praktycznie, że to jest to wspaniała ryba, smaczna, bez żadnych innych zapachów. Jeśli chodzi, to zawiera też tłuszcze nienasycone i białko, tak jak każda ryba. A hodowana jest pod okiem ichtiologów i sercem naszych rybaków w Dolinie Karpia. Produkcja karpia zatorskiego prowadzona jest na terenie trzech sąsiadujących ze sobą gmin położonych w zachodniej części województwa małopolskiego. Są to gmina Zator, gmina Przeciszów, położone w powiecie oświęcimskim oraz gmina Spytkowice, położona w powiecie wadowickim. Gminy te od 2003 roku wspólnie realizują projekt Dolina Karpia. Obszar geograficzny produkcji karpia zatorskiego obejmuje łącznie 134 km2, przy czym w największym stopniu produkcja prowadzona jest na terenie gminy Zator. Tradycja wędzenia na tym terenie jest bardzo długa, bo już, jak wspomniałem, od tych wszystkich wieków ta ryba tu była, trzeba było jakoś przedłużyć ich trwałość, trzeba było coś zrobić, żeby ta ryba była smaczna, więc ludzie wykorzystali wędzenie jako jeden ze środków przedłużenia trwałości ryby. To tutaj u nas teraz jest cały czas praktycznie mgła, bo w naszych domach to nie jest mgła od pogody, tylko z naszych wędzarni, którzy wszyscy tutaj wędzą tą rybę, żeby poczęstować znajomych, przyjezdnych i wszyscy mieszkańcy mają na stole w postaci dzwonków. I po prostu jest taka tradycja już od kilkudziesięciu lat, że ta ryba jest tutaj wędzona. Wszędzie się dziwią, czemu wędzony karp, czemu wędzony karp. Bo jest smaczny i mamy go na co dzień. Połowem ryb na terenach Polski zajmowano się od zamierzchłych czasów. Pierwsze ślady celowej gospodarki hodowlanej ryb oraz zakładania stawów pochodzą z IX wieku. Pierwsze pisane informacje o karpiu posiadamy z kronik Jana Długosza, który opisuje herby rodowe rycerzy walczących w bitwie pod Grunwaldem. Obok innych ryb wymienia również karpie. W herbie rodu Korczbok występują 3 karpie, a Andrzej Zborowski w 1505 roku wymienia Mikołaja Jaksicz-Zimlińskiego herbu karpie. Również o karpiach jest wzmianka w księgach rachunkowych z 1399 roku, należących do zakonu krzyżackiego.